Weronika, właśnie wróciłyśmy z obozu Szaflarach. Jak w trzech, może czterech zdaniach podsumujesz nasz pobyt koło Zakopanego? Mi się bardzo podobało, jestem zadowolona. Była ciężka praca. Trener spisał się na plus, podobały mi się strasznie treningi. Tylko boisko trochę lodu było, ale okej. A jesteś zadowolona z pracy, którą tam wykonasz? Tak, dałam z siebie 110%. 110%, tak? Świetnie. A powiedz mi ogólnie pozabojskowe sprawy, atmosfera w klubie i funkcjonowanie w hotelu i funkcjonowanie z dziewczynami, bo bardzo dużo czasu z nimi spędzasz przez ostatni tydzień. Uważasz, że atmosfera jest dobra w zespole, czy...? Tak, uważam, że bardzo dobra, jak najbardziej na plus. Jak najbardziej na plus. Tak, hotel, wszystko piękne, atmosfera super. Czyli bez wątpienia wróciłabyś tam jeszcze raz? Tak. Myślisz, że uda nam się pojechać jeszcze raz na obóz letni? No ja mam nadzieję. Po pierwsze, atmosfera to na pewno była najlepsza, ponieważ mieszkałam z Emilą Dunek i Mariolą Bujalską, którą serdecznie pozdrawiam. Obóz ogólnie uważam za udany, ponieważ cała drużyna skupiła się na bogatej pracy i ciężko przepracowałyśmy cały obóz. Nie ukrywam, że były bardzo ciężkie momenty, ale jakoś dałyśmy radę. A czy w trakcie trwania obozu trener Piotr Mazurkiewicz zapewnił wam jakieś atrakcje? Jasne, siłownie. A poza tym? Byłyśmy w Zakopanem na Kropówkach i na Gubałówce. W Samancie. Dobrze, a jak ocenisz ogólny poziom przepracowanego czasu przez naszą drużynę? To był czas dobrze wykorzystany, czy nie? No bardzo dobrze. Znaczy, mimo tam małych problemów związanych z boiskiem, to myślę, że było w miarę okej. Dobrze, a powiedz mi teraz, jakie plany na najbliższe dni? Kolejny obóz w Bojęcznej. To znaczy, jak będzie nasz tydzień teraz wyglądał? Do środy mamy dwa razy dziennie treningi, po czym schodzimy z obciążenia. W czwartek, piątek jest jeden trening i w sobotę sparing z Białą Podlaską. Czy sparing z Białą Podlaską jest to mecz, który jest wyczekiwany przez Ciebie? Tak. Ale z jakich względów? Ponieważ przez tamten tydzień nie miałyśmy prawie w ogóle gierek i dopiero teraz będziemy mogły się sprawdzić w taki sposób. Dzięki, Czadu. Pozdrawiam Emilę Dunek, Jolantę Bujalską, mamę i Mariolę też. Dziękujemy.